Dzień dobry, tutaj oczywiście wzięliśmy od kanału tego Skrillexa, czy jak mu tam kurwa na tego pedała. Dał powtórkę, jak niby miał kierunek wrzucony. Znalazłem to, znalazłem wycinek, jak mniej więcej to było. Ja wam to powiększę, żebyście lepiej widzieli tego kierunki. Idziemy teraz, siedzę zaraz z Mateuszem, przywitajcie. Siema. No, oglądamy tą powtórkę i kurwa gościu był zajebisty, bo widać, że sobie robił to dla jaj i nie ma żadnego kierunku. Czy widziałeś kierunek jak na tym powtórku? Nie, chuja. No właśnie, i jeszcze to było namawiane przez kolegów. Jak zaraz usłyszycie w nagraniu od niego? Co ty leczy? Więc właśnie kolega tutaj, jak widać na tym nagraniu, sam się pogrążył, tak? Zrobił sobie ten wjazd na mnie w normalnie, nie wiem, w kawale. Można powiedzieć, to kawał sobie zrobił ze mnie, bo koledzy go podpuścili, ale sam się na to wkopał. Więc to nie jest z mojej winy, że ja mu się wkopałem, nie miał kierunku. Prawy pas miał non-stop wolny, jak widać na nagraniu, tak? Czyli ja to wysyłam do supportu, podpinam ten filmik, wsadzam go na YouTube u siebie. Jako dowód numer 2. Ja to jeszcze podpiszę, że to jest z linku od niego, z Twitcha, gdzie mogę to pokazać. Proszę bardzo, żeby nie było. Jest to Twitch, Clip, Create. Proszę bardzo, wszystko jest o nagraniu, jego kanał i tak dalej, i tak dalej. Ja wysłałem swój raport, gdzie mam tutaj. Mój raport wynosi tak. Miałem deszcz. I oczywiście wylądowałem barierkę. Co ci nawet i na ramik? Co ja robię? Ja jechałem po swoim pasie, kolego. Więc oczywiście było widać, że ja nie widziałem ani na kierunku, tak jak u mnie nie widzieli, że ani jeden z widzów, tak? To samo oczywiście wysyłam i mam nadzieję, że support obejrzy z ciekawością i jego kanał, i jego zachowanie, i jego profil. Bo gościu, który gra niecałe 20-30 godzin i takie jaja od 2 lat, to co się będzie działo po 100-120 godzinach? Więc dziękuję i do widzenia.